Here you are. Cześć, Wam dzisiaj jest widz witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave serii o tym samym tytule i lecimy w kolejnym panicznie powstającym odcinku. Przede wszystkim witajcie w krainie deszczowców. Dajcie znać, czy już u Was jest spokojnie z tego co rozumiem, już powoli się tam przelewa dalej, więc jest spokojniej, ale to nie oznacza, że jest bezpiecznie więc uważajcie na siebie i na swoich bliskich, a tak jak mówię, my się tutaj dogadujemy w sprawie streama charytatywnego ze względu na to, że mamy konkretne osoby, które ucierpiały z naszej społeczności, więc chcielibyśmy im pomóc. Ich społeczności tak, ale przede wszystkim zależy nam na naszych bliskich, na tych, na tych, którzy są od nas, nie? Więc jak będziemy coś organizowali, to musimy, żeby podpiąć się pod oficjalną akcję, ale z drugiej strony, no mamy swoich, którym wypadałoby pomóc. Więc tak tylko rzucam pod waszą rozwagę, że takie coś jest w planach. Prawdopodobnie nie najbliższy weekend, tylko następny. Troszkę się to w czasie rozwlecze, ale no, no, myślimy, kminimy po swojemu. <laughs> Przepraszam za efekty specjalne. Więc, jeżeli chodzi o wówę, jeżeli chodzi o to, co tu się podziało, szybkie sprawdzenie, co jest na maila, przyszła jakaś rekompensata, mam nadzieję, że odebraliście te, te gdzieś. Primożemsy. A które dawali na streamie, no ale to oczywiście było ograniczone czasowo. To patent, jaki chciałbym podnieść, tutaj jest, że na społecznościówki od wowy na kuro tutaj wrzucają po kolei jedna, za drugim to 6 godzin temu, więc w sumie tak jakby dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to jest, jest 12, Dzisiaj wrzucają po kolei rzeczy, które były na streamie powoli, informując co, gdzie i jak, jak było i z czym to się powinno jeść, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to od strony oficjalnej jest rozbebeszone kawałek po kawałek. Wszystkie informacje, które na streamie były, jeszcze nie zostały dodane. Ale jedna po drugiej wrzucają, więc prawdopodobnie do wejścia aktualizacji będzie rozbebeczone wszystko razem z banerami. No a banery dla nas, akurat w tej sytuacji, są bardzo ważne, bo na live streamie nie zostały zapowiedziane dokładnie, jak będą zrealizowane. Więc teraz, tak, troszeczkę uwaga, spekulacje i spoilery, Ale zapowiadamy najbliższego streama. I zanim do niego przejdziemy, to może najpierw powiedzmy, kiedy on będzie. A tu trzeba sprawdzić, że zostało nam ile dni, ile dni, gdzie jest timer? 5 dni, 0 godzin, 5, 6, 7, 8, 28. kończy się ten banner. Skoro 28. kończy się ten banner o godzinie 12.00, to będzie wyłączenie serwerów później. Czyli 29 będzie włączenie serwerów, czyli 29 jest rolowanie, bo oni cały czas podają datę 28, ale to jest 28 na Amerykę i są przesunięcia czasowe i ja się w końcu gubię, co jest, gdzie, jak jest, co. Czyli z tego, co rozumiem, i z tego, co pamiętam, z tego, co mam zapisane w notatkach, do 28 trwa ta aktualizacja z 28 włącznie. 28 wyłączają serwery, maintenance, odpalają. My 29 jesteśmy w stanie rolować, bo nie włączy się to na tyle wcześniej, żebyśmy wieczorem mogli zorganizować rolowanie. Czyli wszystkich zainteresowanych zapraszam, Zapraszam na 29. Poprawcie mnie, jeżeli romnąłem się z matematyką, bo widzicie, że robię to na bieżąco półprzytomny. Więc jeżeli się machnąłem, to poproszę o wsparcie mentalne. Widzimy się na Shorekeeper. I teraz z bety informacje, tak jak było na becie, więc lekko zahaczając o spekulacje i spoilery: będzie Shorekeeper na bannerze jako pierwsza wraz z Juhu oraz Yang Yang i Qixiang, więc te postacie powinny być, jeżeli chodzi o czwórki, jest Nowa Juhu, oraz Yang Yang i Cisia, które znacie pewnie bardzo dobrze i większość z was ma mniej lub bardziej, a Shorekeeper to jest nowa postać, po którą będziemy się szarpali wizu. Podejmuję ostatnie decyzje w głowie, czy rolować po tą postać, czy nie, czy puścić yy, troszkę rolek, czy może do pierwszej piątki, nie wiem, 50, z zobaczymy nie mam pojęcia ile mam w walucie więc to je jedno i zbiera zakier wraz z Dark Smite więc podbijacie do nich na Discordzie, do tych szacownych wspaniałych panów, oni was zapisują na listę i widzimy się już, jeżeli nie pokręciłem i moja matematyka nie dupła 29, 28 kończy się ten banner, który jest wyłączają serwery, maintenance odpalają i 29 my rolujemy jest 23 plus 5 dni 5, 6, 7, 8. Ok, zgadza się, zgadza się, nie pomyliłem się, liczyłem na paluszkach. Wszystkie, mam tyle paluszków, że jestem w stanie to obliczyć. Jest dobrze! Przeskakujemy do kolejnej rzeczy, którą jest. Uwaga! Spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Po kolei, przede wszystkim informacja, co będzie. Na bannerze w drugiej fazie, i mamy tylko to z bety, bo jeszcze nie zostało oficjalnie podane. Ale to, co mieliśmy na becie, i to czego my się spodziewamy w tym momencie, to jest banner z generałem, będzie Gian na 99%, jeżeli nie zrobią ostat w ostatniej chwili przesunięcia i Shorekeeper nie wyleci na drugą połowę, nie, bo, bo, bo się możemy jeszcze zdziwić, bo oficjalnie nie klepnęli. Ale w drugiej połowie powinien być Gian wraz z Mortify, Tochi oraz Sunwa, czyli całkiem fajny zestaw. Zastanawiam się, jak duże zainteresowanie będzie Gianem, bo oczywiście Wuwa ma troszkę mniejsze zasięgi tak ogólnie, więc jest nas tutaj mniej, ale też ile osób nie ma Giana z tych, które na początku chciały mieć i łapały, więc nie wiem, jak bardzo duża jest ta grupa. Dajcie znać, czy się nastawiacie, czy będziecie lecieli na rerun tej postaci, tego bohatera. Jeżeli tak, to zapraszam na streama, jeżeli nie, no to streama nie będzie i widzimy się na kolejnym, już w aktualizacji 1.4, gdzie będzie się działo troszkę, troszkę więcej, więc faza druga, Jian ze czterogwiazdkowym Mortify, Tochi oraz San -Won. tak powinna wyglądać faza druga. Przypominam, pierwsza to zaraz będzie Keeper, Yuho i Yang Yang oraz Chisha. Przeskoczmy do drugiej informacji, która dzisiaj jest, która się pojawiła z kilku różnych źródeł w internetach, tak szaleje i zobaczymy jak bardzo to jest prawdopodobne, ale ale info poszło takie, że skiny, które są na testach, tak jak mówię, przypominam, nie mam swoich źródeł, nie mam swojego insajdu, więc trudno jest mi to zweryfikować. Skiny zmieniają animacje, ale nie powera postaci. Prawie wszystkie skiny albo inaczej wszystkie skiny, które są na testach mają inne animacje, mają inne rzeczy, czyli to, co robi nasza bohaterka będzie plus minus wyglądało tak samo, ale nie wiem, czy widzicie te wszystkie takie światełka, dymki, efekty specjalne wizualne i te gwiazdki, które się pojawiają przy jej machnięciu łapą są kolorystycznie związane bardzo mocno z jej strojem. Z tego, co rozumiem, skiny które są dodawane, są dodawane razem z tym wszystkim dodatkowymi animacjami, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że zmienimy wygląd postaci, i cała reszta pozostaje identyczna, jeden w jeden, tak jak jest w Genshinie poza skinami Deluxe, właściwie jednym skinem Deluxe. Tutaj będzie to zmienione tak, żeby nasza postać w całości wyglądała i działała jako nowa koncepcja. To jest jedno, a efekty trafień i rzeczy związane z bronią, jakby bezpośrednio, są związane z skinem broni, który jest sprzedawany osobno, czyli te dwie rzeczy. Z tego, co rozumiem, Rozumiem i z tego co lata na chińskich forach, weźcie pod uwagę, że to nie musi być prawda, ale jeżeli to jest prawda, to wszystkie rzeczy związane z bohaterką, jakieś rzeczy takie, które ona ma na stroju i są związane z jej poruszaniem się, to jest związane ze skinem, a to co jest związane z tą laleczką, nie. Laleczka jest chyba od niej, ale ataki są, te machnięcia są nie od niej, tylko od skina broni. Chyba. Nie wiem, jak to przy okazji tej postaci zostanie rozwiązane, bo ta laleczka ewidentnie jest częścią jej, a nie jej rectifiera, z drugiej strony jej rectifier lata obok i co? Te kierunki są tylko chyba od od niego? Jakoś, jakoś tak. Więc tak czy inaczej, jeżeli ona miałaby skin jesienny, to te wszystkie jej pociągnięcia po ziemi będą pomarańczowo liściaste, takie, ten a nie zielone z pędami. C czujecie blusa. W jej temacie można zrobić cztery skiny związane z porami roku: to jest załóżmy wiosna, to może być jeszcze lato, jesień, zima, i dodać dodatkowe rzeczy kolorystycznie związane z daną porą roku, czyli tą postać przebudować na trzy różne sposoby dodatkowo do tego, co ma. No i część będzie po prostu zmianą koloru tych elementów, tam, jak. Te, te pnącza, pnącza i tak dalej. Więc taka informacja poleciała. Czy jest prawdziwa? Nie wiem, przekonamy się już niedługo, bo już niedługo powinny zacząć lecieć jakieś informacje na temat skinów, tak wiarygodnie. Znaczy się kolejna beta za trzy tygodnie wystartuje, to wtedy dowiemy się, czy faktycznie w 1.4 są skiny. A jeżeli są skiny, to czy te informacje są prawdziwe, więc nie jesteśmy tak daleko, nie jesteśmy tak odlegle. Oprócz tego jest również tutaj wkleję może animację. To jest Vera Garnet skin do Pegiera. oczywiście. Niech, niech sobie leci w tle, to pewnie poleciało na miniaturę, żeby było, coś wizualnie chwytającego. Został podesłany przez was, więc dziękuję za wysłanie tego. Tak, wiem, mam nie czytać nika, ale jesteś osą. Jeżeli chodzi o skiny, również jest informacja, że są podobno, jeżeli chińskie fora się nie mylą, skiny, outfity, czy to się kostiumy tutaj nazywa, przynajmniej na tym wycieku jest to podpisane za każdym razem jako kostiumy. Kostiumy dla rowerka, czyli głównej bohaterki i głównego bohatera, które są tematyczne. To wygląda tak, jakby do jakiejś zony albo do jakiegoś eventa dostawała główna bohaterka, główny bohater outfit i ten Outfit jest potem do wykorzystania normalnie w także się tylko pojawia na animacji. I z tego co rozumiem, to jest do odbokowania chyba za free, albo przynajmniej taka sugestia jest, że Rowerek ma dostać swój outfit, który jest odbokowywalny w evencie, a potem do zakupu, chyba, a pozostałe skiny, które gdzieś tam szaleją, to cena była wczoraj w e, Renimbi podana, więc tam e, zaokrąglając bardzo, bardzo, bardzo w górę wszystkie opłaty manipulacyjne, to jest pod 100 zł skin, pra... No, około 100 złotych skin wraz z bronią, tak bym, tak bym to określił. Czyli nie są to absurdalne ceny, jak na to, co mamy na rynku, ale to są bardzo wysokie ceny, bo rynek, rynek popierdzieliło, nie? Nie wiem, czy kojarzycie to w Call of Duty, czy gdzieś było. Przedawali za kilkanaście dolarów celownik, który był czerwoną kropką na środku ekranu. Czerwono, jedną czerwoną kropką, nie że jakieś animacje, jakieś bajery specjalne czy coś, tylko czerwoną kropkę za tam 5, 15 dolarów, jakoś, jakoś tak, jakoś tak. Więc y, żyjemy w porąbanym świecie i w porąbanym rynku, więc to co mi się wydaje absurdalne i bardzo wysokie ceny, jakie są teoretycznie spekulowane dla skinów, outfitów, kostiumów w tej grze, to jest coś co dla rynku wygląda ok, bardzo dobrze, bardzo spoko, dziwna sytuacja, bardzo dziwna sytuacja. Więc outfity tematyczne podobno mają być dla rowerka, przynajmniej tak na chińskich forach spekulują ludzie, których wiarygodności nie jestem w stanie. Nie zweryfikować nic, nic, nul nada, zero. No to mniej lub bardziej jest tyle. Macie błogosławieństwo nocnej duszy i wesele, wesele, jeżeli chcecie jakiś konkurs, to są one u nas na Discordzie, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Powoli będą się chyba tam chyliły ku końcowi. Dzisiejsza miała jest znowu bardzo ładna, no bo wczoraj nie robiłem nic innego, tylko cisnąłem tutaj sporo do roboty. I szczerze powiedziawszy, tak, podoba mi się, ktoś to chyba na re napisał, że to jest najlepszy tego typu event, jaki był. On mi się kojarzy z tym eventem z eliksirami w Gęszynie, jest fajniejszy od tego, co było z eliksirami, ale. Ale też przypomina mi ten z muzeum w Hongkaju Star Railu. Wydaje mi się, że są na podobnym poziomie. Różnica jest taka, że ja byłem zarówno w HSR, jak i w z znacznie mocniej wkręcony w momencie, kiedy tamte eventy były. O kurde, następnym razem następnym razem to jest moja miastóweczka. To jest moja miastóweczka jak nic. W tamtej eventy łatwiej mi było wejść, ze względu na to, że i w Genshin, i w Hongkaju Star Raila byłem znacznie mocniej wkręcony w momencie, kiedy te festiwale zostały wrzucone. A ja tutaj jestem taki z doskoku mocno, to zresztą widać, i i wejście w ten festiwal było dla mnie ciężkie, więc nie wiem, forma prezentacji czy coś, nie wiem, to, albo kwestia gustu po prostu, coś nie zabanglało i trudniej mi jest to łyknąć, co nie zmienia faktu, że jest świetne. Ja was z tym zostawiam, dziękuję, bardzo fajna miejscówka, bar, ba, bardzo fajna miejscówka. <noise> Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie, jest nieocenione, lisi magowie wasza magia jest potężna, jesteście osą, lisi arcy Mogowie wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osą i arcy dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał i lisi twitcher nauci, e, twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał i wasza... Tak, jest Twitcher, potem spadliśmy, spadliśmy. Jesteście Twitcher osom. Awesome. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę o łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dzięka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech rowerek wam sprzyja miłego do następnego. jaj. Teraz po napisach wkleję wam, co się stało, bo podczas gadania, kiedy tam powinny lecieć niki wspierających, był ząb, więc, więc macie. Twitcher, dziękuję Wam za Wasz kwas, ten no i wasza. Tak, jest Twitcher, potem spadliśmy, spadliśmy.